Chrześcijanie powołani są do tego, aby nadrzędną cechą, która ich charakteryzuje, była miłość. W jaki sposób to realizować? Dzisiaj o czterech biblijnych poziomach miłości, które mogą mieć miejsce, które powinny mieć miejsce w życiu każdego chrześcijanina. Zapraszam. W poprzednim naszym filmie mówiliśmy sobie o tym, jak Pan Bóg definiuje miłość i powiedzieliśmy sobie, że biblijna miłość to nie emocje i uczucia, ale postawy i czyny, które zmierzają do zaspokajania potrzeb drugiego człowieka bez względu na uczucia, jakimi go darzymy. Boża miłość jest bezwarunkowa. Boża miłość charakteryzuje się też stałością, niepamiętliwością krzywd, konkretnym działaniem oraz pełnią miłości. O tym powiedzieliśmy sobie ostatnio, a link do tego filmiku znajdziecie w opisie. Dzisiaj natomiast przyjrzymy się nieco obliczom miłości w wydaniu chrześcijan. Tak jak ta miłość nasza powinna wyglądać, jak Biblia opisuje miłość chrześcijańską. I w dzisiejszym filmiku skupię się na takich czterech podstawowych poziomach, a rozwinę to nieco bardziej następnym razem. Ale dzisiaj krótko właśnie o tych poziomach. Według Pisma Świętego podstawowym poziomem miłości jest nieczynienie zła innym. Posłuchajcie, co apostoł Paweł w liście do Rzymian napisał. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Wypełnieniem zakonu jest więc miłość. A więc podstawowy poziom miłości jest nieczynienie zła innym. Jak to realizować? No proste. Otóż kiedy skrzywdził cię ktoś, a ty masz możliwość odpłacić mu, a tego nie robisz w imię biblijnych zasad, to już charakteryzujesz się pewnym poziomem miłości. Prawda jest taka, że czy to czujemy, czy nie, to według Pisma Świętego to już jest jakiś poziom miłości, a więc nieczynienie zła innym. Drugi poziom nieco to rozbudowuje. Posłuchajcie, co Pan Jezus powiedział, a co ewangelista Mateusz zanotował. Wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie. Kolejny poziom miłości to serwowanie dobra innym w taki sposób, w jaki chcielibyśmy sami tego doświadczyć. Jeżeli nie chcesz, aby ktoś cię obgadywał, to nie obgaduj. Jeżeli nie chcesz, aby ktoś kłamał na twój temat, to ty nie kłam. Jeżeli nie chcesz, aby ktoś miał do ciebie jakiś negatywny stosunek, to ty też nie miej do niego negatywnego stosunku. Chociaż z tym bywa różnie. Ale z drugiej strony, jeśli chcesz, aby ludzie ciebie szanowali, to ty ich szanuj. Jeśli chcesz, aby ludzie o tobie dobrze mówili, to ty o nich dobrze mów. Pamiętajmy, że co człowiek sieje, to będzie zbierał. Pan Jezus powiedział, wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to wy im czyńcie. To jest drugi poziom miłości, który opisuje Pismo Święte. A więc to, czego my chcielibyśmy doświadczyć, niech to będzie treścią naszej relacji z innymi ludźmi. Trzeci poziom już jest o wiele trudniejszy. Pan Jezus powiedział tak, cytując oczywiście pewien fragment ze Starego Testamentu. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. To już jest trudniejszy, trzeba przyznać, poziom miłości. Być może lepiej zrozumieją go na przykład rodzice, którzy wiadomo dla swojego dziecka chcą jak najlepiej, czasami wręcz kosztem swojego zdrowia, a nawet czasami życia. Prawda o naszym życiu jest taka, że my tak naprawdę chcemy dobra dla nas samych. Tak? W gruncie rzeczy większość z nas, czy każdy z nas jest egoistą, większość myśli o sobie samych. Mało jest osób, w taki bezinteresowny sposób myślą o innych. Natomiast Duch Święty daje właśnie taką możliwość, abyśmy miłowali innych tak jak siebie samego. To znaczy, abyśmy mogli się poświęcać dla nich, abyśmy mogli traktować tych ludzi czasami nawet lepiej niż samych siebie. W naturalny sposób obawiam się, że to jest trudne do osiągnięcia, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe. Ale to właśnie Duch Święty daje
chrześcijanom, daje Bożym dzieciom tę właśnie możliwość. Sam nie jesteś w stanie, ale Duch Święty może Ci dopomóc. I czwarty poziom jest takim poziomem najtrudniejszym w mojej ocenie. I ten poziom miłości został przedstawiony przez Jezusa, kiedy do swoich uczniów powiedział takie słowa. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. To jest najcięższy w mojej ocenie poziom miłości. Oddać swoje życie za innych, za przyjaciół, bądź nawet nie za przyjaciół, za innych ludzi. Kiedy 2 sierpnia 1941 roku zbiegł jeden z więźniów z bloku 14A, komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau Karl Schwitz skazał 10 osób na śmierć głodową. Taka była procedura w obozie, że za jednego, który ucieknie, 10 idzie na śmierć. W czasie tej wybiórki ja stałem gdzieś w środku. Nagle podszedł komendant i wskazał na mnie, że mnie też trzeba wyprowadzić do tych skazańców. Wspominał 40-letni wówczas Franciszek Gajowniczek. Przerażony więzień zdążył tylko powiedzieć, że żal mu jest dzieci i żony. Wypowiedział to na tyle głośno, że stojący nieopodal franciszkański mnich, Maksymilian Kolbe, usłyszał te słowa. Już byliśmy wybrani, wszyscy 10, i miano nas odprowadzić na blok 11, do bunkra na śmierć głodową, wspominał Gajowniczek. Wtem Kolbe wystąpił z szeregu, skierował się przed komendanta i powiedział, że on chce pójść za jednego z wybranych. Swoją decyzję zakonnik uzasadnił słowami: mam już blisko 50 lat. Życie swoje przeżyłem, a ten ma życie przed sobą. Ma żonę i dzieci i on jest im potrzebny. Niech on przeżyje. Ja chcę pójść za niego. Zaskoczonemu hitlerowcowi, który pytał, dlaczego chce pójść na śmierć za obcego człowieka, Maksymilian Kolbe odpowiedział jeszcze: chcę innym dodać odwagi do życia. Odprowadzono ich na blok numer 11. Rozebrano do naga i wrzucono do celi. I tam wszyscy musieli umierać z głodu i zimna. Maksymilian żył najdłużej, bo kiedy 14 sierpnia przyszedł SS-man i zobaczył, że żyje, wówczas go dobił. Franciszek Gajowniczek zaś w 1945 roku został uwolniony przez Amerykanów, którzy odbili obóz w Auschwitz-Birkenau. Po wojnie odszukał swoją żonę. Niestety synowie nie przeżyli bombardowania Rawy Mazowieckiej. Franciszek Gajowniczek zmarł w 1995 roku w wieku 94 lat. Do końca swojego życia Gajowniczek opowiadał o tym, co Maksymilian Kolbe zrobił dla niego. Kochany przyjacielu, Pan Jezus poświęcił się jeszcze bardziej. Poszedł na nie tylko najbardziej brutalną śmierć starożytności, ale był wyszydzany, był bity, był sponiewierany. Przeszedł 6 procesów, niesprawiedliwych procesów. Cierpiał strasznie. Biczowanie, ukrzyżowanie, był pośmiewiskiem dla innych. Oddał swoje życie za mnie i za Ciebie. I abyśmy mogli docenić tę ofiarę i abyśmy mogli podziękować Mu za to i poświęcić Jemu swoje życie. Ponieważ większej miłości nikt nie ma nad tym, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Nigdyś nie byliśmy nawet przyjaciółmi Jezusa, a On oddał za nas swoje życie. I abyśmy mogli zrozumieć tę prawdę, tak jak Franciszek Gajowniczek, który do końca swojego życia opowiadał o tym, co Maksymilian Kolbe zrobił dla niego. I abyśmy mogli, doświadczając tej miłości, mogli być gotowi na to, aby, jeśli zaszłaby taka potrzeba, aby móc oddać swoje życie za tych, których również Bóg w swojej łasce pokochał. Uczmy się takiej miłości od Niego i wiedzmy, że Duch Święty jest tym, który może nam dopomóc. Sami bowiem siebie nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Niech Bóg nas błogosławi
Widzimy się już niebawem. Do zobaczenia.